Hej wszystkim, jeżeli śledzicie mój kanał na bieżąco, to na pewno wiecie, że ja nie za często sięgam po farby, a tym bardziej po farby olejne, których ostatnio używałam będąc na studiach, co było jakoś tak mniej więcej w 2017, jeszcze wtedy chyba malowałam, albo może i wcześniej, w sumie. Racja, bo to było jeszcze na licencjacie na 100%, na magisterce totalnie nie wiem. Także no, było to dosyć dawno, minimum 5 lat, jak nie 6 albo 7. Także dzisiaj po tylu latach będę sięgać po raz pierwszy po farby olejne i zrobiłam też sobie porządek, bo pozbyłam się tamtych starych farb, które były już w ogóle jakieś takie dziwne, pozasychane i tak dalej. I mam nowe, których jeszcze nie używałam. Czekają tak i czekają, nie mogą się doczekać. Tutaj mam właśnie pudło z nimi, jakimiś tam rozpuszczalnikami i tak dalej. Więc no nie mogę się w sumie doczekać, aż będę po raz pierwszy nimi malować. Farby olejne różnią się od akrylowych tym, że no nie rozpuszcza się ich w wodzie, tylko na przykład dodaję rozpuszczalnik, właśnie terpentynę. No i one schną bardzo długo. Nie wysychają w kilkanaście, kilkadziesiąt, kilka minut jak akryle, a olejne potrzebują do kilku dni, aby wyschnąć. Z tego co pamiętam, najdłużej schła chyba czerwona farba, bo czerwony barwnik jakoś tam potrzebował naprawdę dosyć dużo czasu. Także moje odczucia co do farb olejnych są takie, że bardzo lubiłam nimi malować, jednak ten zapach jakoś tak mnie odstraszał, bo jednak te terpentyny bardzo śmierdzą. Są również bezzapachowe, chociaż one też dają jakiś tam zapach, więc no nie jest to zbytnio ciekawe, ale ogólnie malowanie olejami bardzo mi się podobało, bo można było super je rozmieszać, no i właśnie nic nie zasychało, więc jak najbardziej można było dużo rzeczy poprawić. Ja dzisiaj biorę takiej wielkości płócienko i będę na nim malować coś z Harry'ego Pottera. Zanim zaczęłam jeszcze nagrywać, to stwierdziłam, że wykonam szkic. No bo przeważnie nie robię szkiców, kiedy maluję później obraz, bo wszystko nakładam warstwowo. Jednak przy olejach już tej warstwy aż tak fajnie nie można zrobić, bo tak jak Wam wspominałam na początku, farby olejne nie zasychają tak szybko jak akryl, także przez cały czas malowania będę miała mokre. Także chciałabym zrobić pewne części oddzielnie, aby mi się za bardzo nie pomazało, ale później wyjdzie jak wyjdzie, zresztą zobaczycie w trakcie malowania. No dobra, ale właśnie, co ja dzisiaj maluję? Wspominałam Wam, że będzie to coś z Harry'ego Pottera i wymyśliłam, że będzie to patronus Harry'ego Pottera, czyli jeleń. No i właśnie naszkicowałam sobie jelenia w lesie. Główną kolorystyką, którą chcę tutaj zawrzeć, jest na pewno niebieski z takim jasnym białym, no bo patronus jest po prostu taki bardziej przezroczysty. I swoje, nie wiem, tak zwane kontury ma w kolorze białym. Także dzisiaj głównie korzystam z niebieskiego, trochę fioletu, ciemnego niebieskiego, białego. No i też dodałam trochę czerni zmieszanej z ciemnym niebieskim. Musiałam odkopać moje pędzle, których używam do trochę mocniejszych farb niż na przykład akwarele, więc mam tutaj w ogóle jeden szczeciniak i trzy takie inne. Zresztą wszystkie przybory będą wypisane w opisie, także tam możecie wszystko sprawdzić. No i co ja mogę powiedzieć? Zaczęłam od tła i nałożyłam ten taki jasny, może taki niejasny, ale taki średni niebieski. No i tak zastanawiałam się, czy zostawić te miejsca, gdzie są drzewa z tyłu, ale no nie. Stwierdziłam, że jednak dobra, zaszaleję, nałożę prawie że na całość ten niebieski, a później postaram się jakoś tam takie trochę rozmyte te drzewa zrobić, żeby nie były aż takie ostre jak na przykład te, które robię z przodu, albo takie jak ten jelonek. No i wydaje mi się, że nie wyszło to najgorzej później, kiedy domalowywałam te drzewka. No ale było trochę kłopotów, no bo po tych kilku latach, kiedy nie używałam farb olejnych, zdałam sobie sprawę, że zapomniałam, jak się ich używa i jak one naprawdę są mokre. I w ogóle pierwsze moje nałożenie farby olejnej, bo sobie zrobiłam taką tekturkę jako paletę malarską, że nie chciałam po prostu żadnej mojej paletki takiej, której używam do farb akwarelowych albo do gwaszu popsuć, to właśnie wyrwałam sobie jedną taką tekturkę z kartonu i na to nakładam. No i kiedy nałożyłam taką farbę i zamoczyłam w niej pędzel, nie rozcieńczając w ogóle terpentyną, to zauważyłam, jaka ona jest gęsta. I
No, zdecydowanie różni się konsystencją od farb akrylowych, które są o wiele, wiele rzadsze. Albo nie, bo to porównanie jest może niekoniecznie trafione. Bardziej kremowe są te olejne, a akrylowe są takie właśnie bardziej leiste. No i nakładałam to takie masełkowe w konsystencji, no fajnie się to robiło. I widać każde pociągnięcie pędzla. Na przykład właśnie przy tym szczeciniaku widziałam, jak zostają takie małe kreseczki. Nie jest to takie równomierne nakładanie jak innymi pędzlami, takimi syntetycznymi. Tylko właśnie te szczeciniaki dają taki, no niekoniecznie taki efekt, jakiego ja oczekiwałam. Także wzięłam później syntetyczny pędzel i poprawiałam trochę po tym mocnym pędzlu. Tak, ja wiem, moje tłumaczenie tutaj jest bardzo profesjonalne, no ale tak jak wiecie, nie zajmuję się malowaniem farbami olejnymi, a wracam do tego po naprawdę wielu, wielu latach i myślałam, że będzie to łatwiejsze, ale jednak kiedy malujemy farbami olejnymi, to tych dni nam na malowanie danego obrazu potrzeba więcej niż jeden, zdecydowanie. Jeżeli chcielibyśmy, aby to wszystko wyglądało tak, jak tego chcemy, to najpierw właśnie nakładamy te pierwsze warstwy, później czekamy kilka dni, aż wyschnie, później nakładamy kolejne, znowu czekamy i tak wiecie, aż do wykończenia danego obrazu. Ja jednak chciałam to wszystko zrobić za jednym posiedzeniem i może dlatego mi niekoniecznie wyszło fajnie. Albo też mogłam zrobić trochę inny temat do namalowania, a nie taki krajobraz, tylko nie wiem, coś bardziej prostego, mniej wymagającego. Mimo tego, że myślałam, że to będzie właśnie takie, a na przykład tworzenie portretu będzie naprawdę skomplikowane, to myślę, że jednak wszystko to może być skomplikowane. Ale no cóż, kiedy się nie spróbuje, wtedy nie będzie się wiedziało. No i tak starałam się malować fragmentami. Robiłam drzewka po boku, ten śnieg na dole, patronusa. I to nakładanie musiało być robione uważnie, żeby nic tutaj dalej nie rozmyć, aby się nie zrobiły jakieś dziwne plamy. I na pewno ważną kwestią jest to, że kiedy nałożymy ten kolor z pędzla na warstwę, która jeszcze nie wyschła, to wszystko nam się brudzi, po prostu zabiera tę farbę spod spodu. Także tutaj ważne jest to, aby wyschło, jeżeli chcemy dołożyć coś na przykład na pierwszy plan, tak jak ja zrobiłam patronusa i tak jak Wam mówiłam, zostawiłam specjalnie zrobiony szkic, żeby wiedzieć, gdzie nie najeżdżać. Sądzę, że gdyby nie było tego szkicu, zanim zaczęłam malować, to tutaj miałabym ogromny problem i wyszłoby mi na pewno jeszcze gorzej niż teraz, chociaż nie wiem, jak to jest możliwe. I już możecie słyszeć po moich komentarzach, że no nie podoba mi się to, co zrobiłam. Tak patrzę sobie na to i stwierdzam, że o kurczę, chyba akrylem by wyszło mi to lepiej, albo kiedy miałabym więcej czasu na namalowanie takiego obrazu, albo jeszcze wzięłabym większe płótno i na tym większym płótnie byłoby zdecydowanie łatwiej mi się poruszać, więc sądzę, że może następnym razem kupię sobie takie grubsze i większe płótno, postawię na sztaludze i zacznę malowanie. Tylko to będę robiła właśnie tak dniami, że nie na jednym posiedzeniu, tylko już tak normalnie, jak to się maluje farbami olejnymi. Na pewno to, o czym zapomniałam również, jest to, że malując tymi farbami można się tak pobrudzić, że na przykład nie wiemy, że mamy gdziekolwiek, wiecie, nałożoną farbę i później coś dotkniemy i mamy brudne. No po prostu do tego trzeba zakładać jakiś fartuszek albo, nie wiem, stare ubrania, których nie żałujemy. I kolejna kwestia to czyszczenie wszystkiego po malowaniu, te pędzle. Oj, pędzle trzeba naprawdę dobrze wyczyścić. Ja mam specjalny do tego preparat z Senelia, więc delikatnie mi pomógł. I na sam koniec też warto po całkowitym wyschnięciu nałożyć jakiś warnisz, żeby to wszystko dobrze ujednolicić. Ja myślę, że za jakiś czas pokażę Wam to na Instagramie, kiedy już mi przeschnie cały obraz. To wtedy właśnie nałożę ten warnisz i zobaczycie, jak będzie się różniło od tego, kiedy nie mamy nic nałożone. Myślę, że taki warnisz robi naprawdę sporą różnicę, bo już używałam tego typu przyrządów do moich obrazów malowanych akrylami i wtedy naprawdę fajnie to wyglądało. Są one o różnych wykończeniach, są matowe, satynowe.
W zależności od tego, jak chcecie wykończyć swój obraz. No ale dobra, ja myślę, że chyba będę już kończyć. Moje pierwsze starcie po tylu latach z olejami było dosyć zaskakujące. Na pewno mi się podobało, jednak ta technika jest dosyć trudna i potrzeba bardzo dużo czasu, aby stworzyć jakiś fajny obraz, taki jaki chcemy. Okej, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać koniecznie, co sądzicie o moim obrazie po tylu latach i też napiszcie mi w komentarzu, czy Wy malujecie na co dzień, a jeżeli tak, to jakich farb używacie? Czy preferujecie właśnie akrylowe, czy olejne, może akwarelowe albo gwasz? I dlaczego? Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco, filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9, także do zobaczenia i... Bye.